Radio Wnet, www.wnet.fm. A my wracamy do wspomnień o Janie Olszewskim. Może posłuchajmy kawałka, fragmentu wywiadu, który dla Radia Wnet przeprowadziła Katarzyna Adamiak-Sroczyńska właśnie z Janem Olszewskim o obradach Okrągłego Stołu, jak zdaniem premiera Olszewskiego wyglądały i na czym polegały rozmowy przy Okrągłym Stole. Posłuchajmy. Nie powiem, żebym od samego początku był tak zdecydowanym przeciwnikiem Okrągłego Stołu, jak była część ludzi Solidarności, którzy zachowali całkowicie, powiedzmy, przytomną, pozbawioną jakichkolwiek złudzeń ocenę. Ja sądziłem, że no, mimo wszystko trzeba może spróbować, prawda? Zobaczymy, jak się rzeczy potoczą w tamtym czasie. Ale byłem na tyle zdystansowany wobec tego całego problemu, że nie przyjąłem propozycji, którą mi złożono, żeby no, wejść do tego zespołu reprezentującego Solidarność, który by prowadził, powiedzmy, odpowiadał za kierowanie stanowiskiem naszej strony w trakcie rozmów. Zgodziłem się oczywiście, że ja bardzo chętnie będę udzielał pomocy naszym kolegom, moim kolegom, prawda? To byli ludzie, których ja znałem z tego z reguły od wielu lat. Bardzo wielu z nich to byli ludzie, których broniłem jako adwokat w okresie PRL-u. Że proszę bardzo, mogę być ekspertem przy podstoliku dotyczącym wymiaru sprawiedliwości. To jest dziedzina, której miałem trochę pojęcia. Mogę w tym zakresie być, jeżeli będę pomocny, proszę bardzo. Muszę powiedzieć, że po 2 dniach obecności na obradach przynajmniej tej sekcji, patrząc na to, jak wygląda, jak przebiegają te rozmowy, jak wygląda oprawa medialna przekazywana społeczeństwu, doszedłem do wniosku, że nie mam prawa występować wobec kamer, bo to wszystko przecież było nagrywane, ze znaczkiem Solidarności w klapie, że ja mogę brać udział w tej sytuacji, ale tylko reprezentując po prostu siebie. A dlaczego? Dlatego, że charakter tych kontaktów, charakter tych rozmów był tego rodzaju, że było zupełnie oczywiste, że mamy do czynienia z wielką medialną manipulacją, na którą my właściwie nie mamy wpływu, którą kieruje całkowicie druga strona. I że gospodarzem formalnym, ale także osobą głównie właściwie kierującą przebiegiem rozmów jest generał Kiszczak. Tak, Jan Olszewski w wywiadzie dla Radia Wnet, który prowadziła Katarzyna Adamiak-Sroczyńska, mówił i wspominał swój udział przy jednym z podstolików w grupie roboczej przy Okrągłym Stole, którego rocznicę niedawno obchodziliśmy w studio. Antoni Macierewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, opozycjonista, założyciel KORUM. Dzień dobry. Cześć, nie wiem, czy to jest dobry. Witam państwa, witam pana. Pan poseł był do końca przy premierze Olszewskim. Tak, byłem tam. Proszę opowiadać. Nie wiem, nie sądzę, żeby to była kwestia do publicznej debaty, publicznej dyskusji. Pan premier zmarł spokojnie, zasnął po prostu. Więc wczoraj, późnym wieczorem o 22:20. Kiedy pan poznał Jana Olszewskiego? O, lata temu. Musiałbym sięgnąć pamięcią, żeby precyzyjnie to teraz przywołać, ale myślę, że był to
rok 1973 lub 1974 mniej więcej, może drugi, ale coś między 72 a 74, przepraszam najmocniej. Teraz sobie tego dokładnie nie jestem w stanie w tym momencie odtworzyć. No one były związane z naszą działalnością antykomunistyczną, która szła trochę odrębnymi torami, no bo były, bo jesteśmy z różnych pokoleń. Jan Olszewski jest starszy ode mnie o 18 lat. Ale zmierzały, opierały się na tym samym przeświadczeniu, że trzeba szukać wszystkich dróg, żeby Polska odzyskała niepodległość z okupacji sowieckiej. I szukaliśmy tych dróg. One się zeszły właśnie mojej środowiska harcerskiego, pierwszej warszawskiej drużyny harcerzy z jednej strony, a z drugiej strony Jana Olszewskiego i środowiska opozycyjnego, które wyrosło jeszcze z Szarych Szeregów, z Armii Krajowej, później ze wsparcia PSL-u jako emanacji Polskiego Ruchu Wolnościowego i różnych działań konspiracyjnych i półjawnych czy jawnych, które współorganizował Jan Olszewski z ludźmi ze swojego pokolenia. Towarzyszyła mu zawsze taka bardzo silna wola znajdywania najróżnorodniejszych narzędzi, byleby tylko prowadziły one, wspomagały one odzyskanie niepodległości, bo to był jego naczelny cel działania. Podobnie zresztą jak środowiska, z którym ja współpracowałem. To było nam, jest i pozostanie zawsze wspólne. Kiedy tak rzeczywiście policzyć, kiedyś pan premier Olszewski mówił, że współpracowaliście państwo prawie pół wieku, prawie 50 lat. No to się właśnie mniej więcej zgadzało. Ja bardzo jestem wdzięczny państwu za przywołanie tego fragmentu. Ja nie znałem tego wywiadu, powiem uczciwie, a on jest szczególnie dzisiaj, gdy Jan już się sam bronić nie może, aktualny wobec różnych manipulacji, jakie dzisiaj od rana się rozpoczęły, a w różnych, nie wiem, postkomunistycznych, czy jakby je tam nazwać, quasi-mediach, bo to nie są przecież media, to one nie mają niczym pośredniczyć, one mają zagłuszyć prawdę, a które próbują uczynić z Jana Olszewskiego zwolennika i uczestnika rozmów okręgu stołu. Jak pan słyszał, jego diagnoza była absolutnie jasna, taka jak była dla całej formacji niepodległościowej, że mamy do czynienia z wielką manipulacją, w której uczestnicy, jeżeli ktoś się zdecydował, to powinien sobie zdawać sprawę, że jego szanse są minimalne albo żadne, żeby przeprowadzić korzystne dla Polski rozwiązania, bo dominacja strony esbeckiej, która organizowała to z panem Kiszczakiem na czele, była tak wielka, iż no, trzeba być naiwnym, żeby sądzić, że z tego może coś dobrego się urodzić. Jan Olszewski dlatego odmówił uczestnictwa w tym, jako te proponowane mu zdaje się kierownictwo okrągłego, tego podstolika prawnego, czy czegoś takiego. Oczywiście rozumiał, że tego zrobić nie może i nie zrobił. Był po prostu człowiekiem nie tylko uczciwym, ale przede wszystkim bardzo, bardzo dobrze rozumiał naturę komunizmu i manipulacji, jakie komunizm uprawia wobec narodu polskiego. Do dziedzictwa tego politycznego świętej pamięci Jana Olszewskiego jeszcze na pewno wrócimy, ale chciałem trochę takiego świadectwa przyjaciela, bo przecież państwo się także przyjaźnili mimo tych perypetii politycznych, bo to różnie bywało, ale wydaje się była prawdziwa przyjaźń dwóch ludzi związanych najpierw walką z komunizmem, a potem walką w wolnej Polsce. Tak, chyba można tego słowa użyć rzeczywiście. To jakim był przyjacielem Jana? Wspaniałym. Wiernym, lojalnym, mądrym, zawsze pomocnym,
gdy było to niezbędne, a przede wszystkim mądrym, mądrym, rozumiejącym, zawsze gotowym do rady i wsparcia. Jak mało kto, już o tym mówiłem, rozumiał naturę komunizmu i był świadom, że on się przepoczwarzając nigdy nie pozbył swojego antypolskiego ostrza, które dla niego jest tak charakterystyczne, zwłaszcza dla jego rosyjskiej i postrosyjskiej wersji, nawet wtedy, jeżeli pisana jest językiem angielskim czy niemieckim, to nadal ten rosyjski wkład jest tam po dzień dzisiejszy obecny, bez względu na to, czy to chodzi o gender, czy chodzi o inne wersje engelsowskiego czy marksistowskiego komunizmu, to one są stale nakierowane na zniszczenie Polski, bo to jest jedno z głównych przesłań myśli komunistycznej. Polska zawadza potencjalnemu sojuszowi rosyjsko-niemieckiemu i dlatego jest obiektem tak niebywałych ataków, a zwłaszcza polska myśl niepodległościowa, która zawiera w sobie kwintesencję działań zmierzających na odbudowę silnej Polski, silnej Europy Środkowej, silnego porozumienia państw między Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem i przywrócenie cywilizacji łacińskiej, chrześcijańskiej na tym obszarze, która jest tak tępiona przez postkomunistyczne formacje. Wspomniał pan o spotkaniu pierwszym na początku lat 72, 73 lub 4, ale potem bardzo ścisła współpraca w ramach KOR-u. Nie tylko w ramach KOR-u, chociaż KOR był bardzo ważnym, bardzo ważną częścią naszego działania. Jan Olszewski współorganizował KOR, zresztą korygował pewne, był współautorem z tego punktu widzenia takiego aktu założycielskiego, apelu do społeczeństwa, który inicjował Komitet Obrony Robotników, ale także szereg późniejszych działań, prac i wcześniejszych także. Trzeba tutaj przywołać coś, o czym mało się pamięta i mało się wie i mało się o tym mówi. Jan Olszewski był pod olbrzymim wpływem postaci i działań księdza kardynała Wyszyńskiego. Był chyba na wszystkich mszach, gdy kardynał Wyszyński wygłaszał tak zwane kazania świętokrzyskie w kościele Świętego Krzyża, gdzie podsumowywał katolicką naukę społeczną właśnie w aspekcie niepodległościowym, bo było to związane z komunistycznymi próbami zmiany, jeszcze pogorszenia i tak już sowieckiej i dla Polski niekorzystnej tak zwanej konstytucji PRL-u. Ruch oporu przeciwko tym działaniom był bardzo istotnym elementem właśnie aktywności Jana Olszewskiego, nie tylko w ramach tak zwanego listu 59, ale także 101, który był już bezpośrednio skoncentrowany na aspektach geopolitycznych i politycznych polskiej niepodległości, bo list 59 miał szerszą troszeczkę płaszczyznę, a list 1 był bezpośrednio z tym związany. Ta nazwa może dzisiaj mylić, bo tak, jeden tekst podpisało 101 osób, inny tekst podpisało 59, zresztą się z sobą jakoś tam pokrywające, ale były to rodzaje manifestów politycznych budujących program, który coraz głębiej wchodził w społeczeństwo i przygotowywał już wystąpienie działań czynnych, otwartych, jawnych, takich, jakimi był właśnie później Komitet Obrony Robotników i powstające później różnorodne pisma, stowarzyszenia, uczelnie, szkoły, cały wielki ruch odbudowy tkanki narodu polskiego, społecznej, gospodarczej i politycznej. W tym działaniu Olszewski zawsze był po stronie formacji niepodległościowej i zawsze przeciwstawiał się różnorodnym czy manipulacjom, czy próbom zepchnięcia polskiego ruchu niepodległościowego w formułę jakiejś myśli postkomunistycznej, związanej z jakimiś frakcjami, liberalną frakcją czy inną frakcją partii komunistycznej. Taki sposób myślenia był zawsze mu bardzo obcy i to było osią jego sporu z kolei z kolegami, którzy się wywodzili z PZPR-u i którzy później także po 89 roku, czy przy okrągłym stole, czy
później już w Sejmie kontynuowali tę ideę związania Polski z postkomunistycznymi przekształceniami w Europie. Chociaż na pewno ten przełom musiał być trudny, kiedy osoby, z którym być może się niczego nie zgadza, ale są jakimiś wspólnymi towarzyszami walki z komuną aktualną, nagle z dnia na dzień stają się politycznymi przeciwnikami. Wie pan, to oczywiście personalnie bywało trudne, ale u Jana Olszewskiego zawsze dominowała właśnie ten punkt odniesienia, którym była niepodległość Polski, i on oczywiście starał się wtedy na tyle, na ile było możliwe, nie zrywać więzów personalnych, bo starał się te rzeczy rozgraniczyć, ale też nigdy nie pozwalałby sprawy personalne w jakikolwiek sposób zagroziły podstawowemu kierunkowi niepodległościowemu. W ogóle był bardzo ostrożny w ferowaniu wyroków i nadużywaniu ocen moralnych do spraw politycznych. Pamiętam taką scenę, którą warto przywołać, bo mówi się tak dzisiaj wiele o mowie nienawiści. Otóż ten wielki wysyp mowy nienawiści zaczął się przybrał fazę po zrealizowaniu przeze mnie uchwały lustracyjnej, która oczywiście była realizowana we współpracy z Janem Olszewskim jako premierem ówczesnego rządu. Otóż podczas jednej z wielu z takich debat, które sypały się na niego, na mnie, na nas w ogóle, na całą formację ze strony i członków SLD, ale także Unii Demokratycznej, tak to się chyba nazywało, i innych posłów z innych partii politycznych, straszliwe wizje. Jan Olszewski w pewnym momencie wstał i powiedział: panowie, nie nudźcie, wy od 45 roku powtarzacie te same frazesy, już mam tego dosyć, nawet się oburzać na was nie warto, wy po prostu nudzicie. I to była jego najmocniejsza polemika z tymi, którzy byli po prostu pionkami w rozgrywce rosyjskiej przeciwko Polsce. No ale z drugiej strony wiele osób, które wspomina Jana Olszewskiego, mówiła, żeby osobą ufną, żeby osobą, która nikogo nie skreślała na starcie, tylko potrafiła dać zaufanie, czasami się zawodząc na tym zaufaniu. To jest prawda, tyle że powiedziałbym, że nie tyle dawała zaufanie, ile dawała szansę każdemu, kto deklarował gotowość działania dla Polski. Ale słowo ufna w dobrym tego słowa znaczeniu, tak, może jest właściwie, ale ja bym wolał, żeby to było, żebyśmy mówili o możliwości dawania szansy i możliwości wykorzystania potencjału każdego z uczestników życia politycznego, tak długo, jak długo służy ono Polsce. I oczywiście bardzo często okazywało się, że byli to ludzie, którzy jedynie udawali dobrą wolę. Takie jest życie. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak realizować testament polityczny świętej pamięci Jana Olszewskiego, ale zanim nastąpi krótka przerwa i być może zaraz po niej posłuchamy kolejnego fragmentu, który przygotowałem do rozmowy z panem ministrem Antonim Macierewiczem. Radio Wnet, www.wnet.fm.